Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza Państwa uroczyście na kolejny wykład z cyklu Gdańsk i Europa. Wykład pod tytułem Gdańsk i Francja. Profesor Andrzej Januszajtis. Relacje Gdańska z Francją były co najmniej równie bogate jak z Niderlandami, o których już mówiliśmy, ale starsze. Tutaj początków należy szukać w XII wieku. Mianowicie, jak wiadomo, w Gdańsku w 1186 roku powstał klasztor cystersów w Oliwie pod Gdańskiem. Ale centrum cysterskich, cystersów i taką macierzą wszystkich klasztorów było Cystercjum we Francji, w Burgundii, Cito po francusku, gdzie pierwszy klasztor powstał w 1098 roku. Potem zakonnicy stamtąd założyli po pewnym czasie, w 1151 roku, klasztor w duńskiej miejscowości Esrum. A z kolei ten stał się macierzą dla Kołbacza w 1171 roku i stamtąd z Kołbacza zakonnicy przyszli do Oliwy. Także można tu taki łańcuch, ja tu Kołbacza nie uwzględniłem, ale jeszcze by trzeba po lewej stronie dodać Kołbacz i dopiero od niego strzałkę do Oliwy. Tak czy inaczej centralą i władzą dla wszystkich cystersów było opactwo w Cystercjum, w Cito i niewątpliwie zdarzali się także zakonnicy stamtąd. No w łacińskich źródłach określano ich jako Gallus, Gal, czyli Francuz, więc w spisach zakonników, opatów i tak dalej można znaleźć niewątpliwie takie określenia. Także Francuzi tędy przybywali. Oczywiście nie tylko w zakonie cystersów, były inne zakony, był zakon Calatraversów, zakon Joannitów. Także tam wszędzie mogli być zakonnicy także z Francji. Różnica języków nie przeszkadzała, bo przecież wszyscy mówili po łacinie. To był język międzynarodowy. Również w otoczeniu Świętopełka w XIII wieku, Świętopełka II, największego z książąt gdańskich, mogli być pochodzący z Francji duchowni. W 1227 roku w dokumencie przyznającym sprowadzonym z Krakowa dominikanom kościół świętego Mikołaja jako świadkowie występują magistrowie, trzech magistrów: Gerard, Ewrard i Jan. Jan zwany nauczycielem chłopców, ale to jest inna sprawa. Imiona Gerard i Ewrard, i tak pisane jak tutaj mówię, raczej nie są niemieckie, tylko właśnie francuskie. A słowo magister oznaczało człowieka po studiach, no więc można przypuszczać, że byli to absolwenci Sorbony, albo że przynajmniej studiowali tam przez pewien czas. Także oczywiście już wtedy mieliśmy do czynienia z Francją, z Francuzami i kontakty były. No ale potem oczywiście, kiedy Krzyżacy zajęli Gdańsk w 1308 roku, były również kontakty z zachodnią Europą. I tutaj można wymienić bardzo ciekawego człowieka. W 1415 roku, od 1415 do 1430, w kancelarii miasta Gdańska, miasta na prawie, a więc w ratuszu, był Konrad Bicin.
Jak się przypuszcza, ponieważ nazwiska dopiero się rodziły, oznaczało to przybysza z Byczyny. Więc ten Konrad z Byczyny był bardzo sprawnym kancelistą. Tutaj pokazuję z lewej strony jego zapiski w zachowanych dokumentach. Niezależnie od tego, on potem pojechał do Chełmna w 1432. Wydał, ukazało się jego wspaniałe dzieło, po łacinie to się nazywało Labirynt życia małżeńskiego, ale on w tym dziele opisywał wszystko, dosłownie wszystko, i politykę, i geografię, i obyczaje, także była to jakby pierwsza encyklopedia, która próbowała ująć całą wczesną wiedzę w dodatku, w porządku alfabetycznym, a więc taki rodzaj leksykonu. Z XV wieku mamy także inne świadectwa, no w muzyce oczywiście, muzyka burgundzka, ale także stroje burgundzkie. I tu po prawej stronie pokazuje fragment malowidła z predelli. To jest w kościele mariackim, w kaplicy złotników, jest wspaniały ołtarz, który pochodzi z Niderlandów, ale predella pod spodem, na której się opiera, na której jest ustawiony, została wykonana w Gdańsku i około roku 1465. I widzimy tam wśród wielu innych osób takie trzy damy, no, w charakterystycznych strojach burgundzkich. No wiemy, że Francja przeżywała politycznie różne czasy. No, przez pewien czas Burgundia samodzielna była bardzo ważnym dla kultury europejskiej krajem. Do Burgundii, do księstwa Burgundii należały przez pewien czas Niderlandy właśnie wtedy, więc być może te kontakty były także przez Niderlandy, ale również były i handlowe. I tu jednym z artykułów sprowadzanych z Francji wówczas była sól. Tutaj pokazuję szlaki żeglowne, szlaki statków, które po tą sól pływały. Statki pływały do sól, statki hanzatyckie, także z Gdańska. Jednym z głównych źródeł zaopatrzenia była zatoka Bourgneuf. Jest taka miejscowość Bourgneuf, teraz to się nazywa Bourgneuf-Aurec, a niedawno zmieniono nazwę jeszcze raz na Villeneuve-Aurec, ale miejscowość istnieje, zatoka po francusku B również istnieje i nad tą zatoką tam są nisko położone wybrzeża, tam są bez Atlantyk. B to po francusku zatoka, mówiło się pływamy, płyniemy do B po sól. Sól z Atlantyku, tam są nisko położone wybrzeża, pływy, to znaczy przypływ i odpływ, mają amplitudę sięgającą 6 metrów. Więc w czasie odpływu ta woda się wycofuje, ale w zagłębieniach terenu pozostaje słona woda, a kiedy słońce grzeje, to odparowuje i mamy gotową sól. Sól morską, ona tak do bezpośredniego spożycia nie bardzo się nadaje, natomiast można jej używać, tak właśnie było, do konserwowania ryb, do solenia ryb. Więc ta sól była bardzo poszukiwanym produktem, można było dużo na niej zarobić i kupcy gdańscy, którzy zarazem byli żeglarzami, pływali tam aż do tej zatoki na południe od ujścia Loary. To się wówczas jeszcze zaliczało do Bretonii. I taka podróż wówczas w XV wieku
zwłaszcza na początku XV wieku, była bardzo niebezpieczna. Można było stracić statek, towary i życie. Wobec tego żeglarze gdańscy łączyli się w całe flotylę z żeglarzami inflanckimi. Inflanty to dzisiejsza Łotwa i Estonia, więc głównie ci żeglarze inflanccy byli z Rygi, mogli być także z Tallina, Dorpatu, innych miast. Więc łączyli się w takie flotyle kilkudziesięciu statków, razem było bezpieczniej. Dowodził zawsze wybrany jakiś jeden czy dwóch kapitanów poszczególnych statków, nazywano ich admirałami i płynęło się tych. Długa podróż, to trwało na pewno kilkanaście dni. Zabierano stąd cenne, na zachodzie cenione towary, zboże oczywiście zawsze, drewno i inne produkty leśne, na przykład potasz, po prostu popiół leśny odpowiednio spreparowany, był podstawą do produkcji mydła. Poza tym skórki zwierząt leśnych, na przykład wiewiórek, no gronostaje też, czy lisy, były bardzo cenne. I robiono tak, że po drodze zawijano do kilku portów, z reguły jakiś port niderlandzki, na przykład Zwin, obsługujący jedno z głównych centrum handlu wówczas, czyli miasto Brugge, i do jednego z portów angielskich, aż tam na północy po Boston czy Hull, czy nawet do Szkocji zdarzało się płynąć. Tak samo Irlandczycy też tutaj handlowali. Część towarów zostawiano, żeby na miejscu we Francji je wymienić właśnie na tę sól, ale także na wino, na przykład na owoce jakieś południowe, czy korzenie przede wszystkim, bo owoce są nietrwałe. Także handel kwitnął, można było dużo zarobić. I ta mała teraz miejscowość, zresztą zawsze była mała, no była wówczas pełna żeglarzy z różnych stron. Zdarzały się rozmaite scysje, konflikty, nawet jest opis takiego konfliktu z 1432 roku, który gdańszczanie ze względu na takt i zdolności dyplomatyczne potrafili zażegnać. Konflikt bardzo ostry, wręcz krwawy, między Anglikami a Holendrami. Właśnie w tym B. Tutaj mamy po prawej, na dole, mapę z XVII wieku, widać tą zatokę u dołu, miejscowości. Ta mapa jest o tyle ciekawa, że pokazuje takie małe prostokąciki pomalowane. Także to są właśnie te zbiorniki, te zagłębienia z solą wypełnione wodą, a potem przez odparowanie pozostaje tam sól. Po lewej zresztą widać, jak to wygląda. To jest szkic, drzeworyt z XIX wieku, kiedy jeszcze ta sól była tam produkowana. Zresztą do dzisiaj jest produkowana, tyle że dzisiaj bardziej się opłaca hodować ostrygi w tych samych miejscach. Także te zagłębienia były na początku nieregularne, ale potem nadawano im prostokątny kształt. Groble między nimi służyły do transportu i na nich można było pracować. Te sól wystarczyło po prostu zgarniać, pakować worki. Wszystko też zależało od pogody, od upału. Także tu kontakty były bardzo ożywione. Jednym z owoców tych kontaktów jest słynna karawela Piotr z Gdańska. Oczywiście ona nie powstała jako Piotr z Gdańska. Wiemy,
wielu z Państwa to wie, bo to jest historia znana, że powstała w stoczni w La Rochelle, niedaleko od tego B de Brugneve, tej zatoki. Powstała i została nazwana Pierre de La Rochelle, czyli Piotr z La Rochelle, i przypłynęła do Gdańska z towarami, z załogą francuską, między innymi właśnie z solą. Ale zanim wpłynęła do portu, piorun roztrzaskał jej główny maszt. Trzeba było rozładować na redzie, potem ten wrak przytransportować też, nie wyobrażam sobie, no wiosłami te dwa maszty na dziobie i na rufie, czyli for i bezan, fok i bezan mogły postawić żagle, także ułatwić tę robotę. W każdym razie wrak postawiono w porcie na Motławie. To był statek ogromny na owe czasy, ponad 50 metrów długości, ponad 30 metrów wysokości do czubka masztu i szeroki chyba na 12 metrów, o ile pamiętam, w każdym razie ogrom. I Francuzi nie mieli pieniędzy, zadłużyli się u kupców gdańskich, w końcu zostawili jednego, Piotra z Naut, też w tych samych okolicach. Naut jest właśnie przy ujściu Loary, a sami pojechali do Francji, żeby zdobyć pieniądze. Ten Pierre z Naut, Piotr, chciał remontować statek, więc się zapożyczył, ponieważ trzeba było pieniądze oddawać, naciskali go. No to on w ogóle, żeby uzyskać pożyczkę, zastawił statek jako rękojmia, zastaw miał służyć statek. To jest proceder wówczas i dziś niedozwolony prawem, wobec tego go uwięzili tutaj, gdańszczanie. No ale to wiele nie pomogło. Tymczasem we Francji zmarł właściciel tego statku, ponieważ nie pozostawił testamentu, to przeszło to tak zwanym prawem kaduka na króla Francji, który oczywiście też zażądał zwrotu, ale nic z tego nie wyszło. Statek niszczał coraz bardziej. Wierzyciele, widząc, że nie odzyskają pieniędzy, zabrali z niego wszystko, co tylko miało jakąkolwiek wartość. I w końcu padło postanowienie o jego rozbiórce, ale na szczęście, można powiedzieć na szczęście, wybuchła wojna z Anglią, miast hanzeatyckich. Gdańsk był bardzo zaangażowany. I naraz się okazało, że można ten wrak wykorzystać. Przeniesiono go, przewieziono do stoczni na Lestadii. Tu został wyremontowany już jako okręt wojenny, czyli uzbrojony statek. I popłynął, brał udział w wojnie oczywiście pod różnymi dowództwami. Największym jego sukcesem było zdobycie dla Gdańska tryptyku Memlinga z sądem ostatecznym. Całkowicie legalnie, bo wojna była zatwierdzona zgodą króla Kazimierza Jagiellończyka, także na upartego moglibyśmy ją uznać za wojnę Polski z Anglią. Chociaż tak naprawdę to była wojna miast hanzeatyckich, której, tak nawiasem mówiąc, tylko Gdańsk i jeszcze parę innych miast brał udział, a reszta nie chciała, bo to przynosiło szkody dla handlu. Ten statek czy okręt, teraz nazwany Piotr z Gdańska, po wojnie popłynął po sól do B, ale tam gdzieś w tamtych okolicach, blisko Rochelle, natrafił na skały i zatonął.
jego szyper, czyli kapitan Paweł Beneke, zdołał się uratować i wrócił do Gdańska. Zresztą promieniony sławą z dawniejszych wyczynów. Także ten statek czy okręt też w jakiś sposób wiąże Gdańsk z Francją. No ale to już było w czasach, kiedy Gdańsk wrócił do Polski i zaczął się wielki rozkwit. Tymczasem wybuchła reformacja. Także we Francji było wielu zwolenników, nazwanych hugenotami. Wiadomo, że były rozmaite krwawe rozprawy, prześladowania. Zaczęli uciekać i we Francji również wielu z nich się pojawiło, tych hugenotów. Ale jednym z nich był Jean Liscornet z Chalon nad Marną. Chalon-sur-Marne. I ten był malarzem i mamy po nim wspaniałe pamiątki w ratuszu głównego miasta. Mianowicie przy dawnej wielkiej izbie Wety, dzisiaj zwanej Salą Białą. Tam jest takie, są boczne drzwiczki po schodkach i wchodzi się do zachowanego, niezniszczonego przez wojnę dawnego skarbca zwanego Wielkim Krzysztofem. Tak się nazywał już w XVI wieku. I tam ściany są pokryte malowidłami, freskami tegoż Liscorneta. Tu pokazuję u góry fragment sklepień, gotyckie sklepienia malowane. A w tych łukach pod sklepieniami są cztery herby. Herb Gdańska, te dwa krzyże w słup, jak heraldycy mówią, białe w czerwonym polu, nad którymi jest złota korona dodana przez króla Kazimierza Jagiellończyka na znak uznania i wdzięczności za udział w wojnie trzynastoletniej. Za pomoc w wypędzeniu krzyżaków. Jest herb Prus polskich, królewskich, to znaczy należących do króla na początku właśnie Kazimierza Jagiellończyka, potem do jego następców, czyli dzisiejszego Pomorza, Warmii i Mazur. To jest czarny orzeł, który ma na piersi herb króla, ma w jednej łapie, czy jak to nazwać, ręku, miecz, a w drugiej, zresztą sam miecz wystarczy, wzniesiony do góry, który przypomina o wspólnej walce z zakonem krzyżackim. No jest tam czasem korona na szyi nałożona. To jest herb Prus królewskich, ja zawsze podkreślam Prus polskich, bo tak je nazywano, bo oprócz nich były jeszcze Prusy krzyżackie, a potem niemieckie. Potem jest także herb Litwy, to jest pogoń, czyli taki rycerz na koniu. Mówi się to być może święty Jerzy. No i wspaniały, piękny herb polski. Widzimy tutaj po prawej u dołu samego orła białego, a na piersi ma herb króla, w tym przypadku króla Stefana Batorego, a on miał herb wilcze zęby. To, co Państwo widzą w tej tarczy małej na piersi białego orła, to są wilcze zęby. No pięknie wymalowany ten orzeł, bardzo bogatym kształcie wpisany w okrągłą tarczę. Ciekawym szczegółem jest ten taki, ta ramka dookoła tego koła. To są trzy perełki i potem jeden taki podłużny wałek. Trzy perełki, wałek. To się fachowo nazywa astragal. Nie mylić z AstraZeneką. Nie wszystko, co się od Astra zaczyna, musi być szczepionką.
Proszę Państwa, w XVII wieku stosunki były tak ożywione, tak wielu Francuzów było w Gdańsku. Oczywiście gdańszczanie też mieli swoje interesy we Francji, ale tutaj było ich tak wielu, że rząd francuski, król przede wszystkim ustanowił konsulat. To się różnie nazywało, konsul, rezydent, czasem tylko był chargé d'affaires, taki przedstawiciel. To się zaczęło w 1610 roku, a pierwszym konsulem był Jean de la Blanc. On zresztą był już mocno wiekowy, kiedy go tym konsulem mianowano. Zmarł 16 lat później, w wieku 86 lat. I pozostał po nim, był przed wojną w kościele Świętej Trójcy. Było jego epitafium, którego zdjęcie tu pokazuje. No niestety nie ma go w tej chwili. Zostało zniszczone albo zaginione w czasie ostatniej wojny. Jest tam jego portret i długi tekst łaciński, który opowiada, że on między innymi służył królowi, trzem królom. Królowi Janowi Szwedzkiemu, potem królowi Zygmuntowi III Polskiemu. Zresztą Zygmunt III był synem tegoż Jana Szwedzkiego. I na koniec królowi francuskiemu i w tej pozycji, w tej sytuacji jako konsul zmarł bardzo szanowany tutaj. No i jest cała lista konsulów. Ja tu pokazuję tylko do rozbiorów Polski. Oczywiście tę listę można by przedłużyć aż do dzisiejszych czasów. Mamy rok 1635. Taka data jest na tym, tej panoramie Gdańska, ale jak się przyjrzymy, to tam po lewej daleko widać kościół świętej Katarzyny jeszcze ze starym hełmem, takim daszkiem i sygnaturką środkową. Czyli namalowana, narysowana ta panorama jest według stanu sprzed 1634 roku, kiedy pojawił się hełm o dzisiejszych kształtach. Ta panorama ma podpis w trzech językach, po łacinie, po niemiecku i po polsku. Bardzo ciekawy. Ale pokazuję ją nie dlatego, tylko żeby przedstawić stan miasta w tym czasie. W 1636 roku, no było to w trakcie pierwszej wojny ze Szwecją, zresztą zaczętej wyprawą Gustawa Adolfa tutaj na Żuławy, na Pomorze Gdańskie w 1626 roku, a więc po 10 latach pojawił się tutaj poseł francuski. Po prostu miał ułatwić negocjacje ze Szwecją, żeby skończyć tą wojnę. Zresztą Gustaw Adolf wtedy niewiele osiągnął. Buszował po okolicach Gdańska. Gdańska oczywiście nie próbował atakować. Gdańsk już wtedy był zbyt potężny, zbyt uzbrojony i zbyt dobrze ufortyfikowany. Na Żuławach szalał. W jednej z bitew gdańszczanie nawet go zranili. Także nie wspominał dobrze tych czasów, no ale doszło do negocjacji w sztumskiej wsi i dzięki tej właśnie pośrednictwu temu posła francuskiego między innymi doszło do rozejmu. No potem w tym czasie, jak wiadomo, Gustaw Adolf potem zwrócił się do Niemiec. No ta wojna 30-letnia, która tam szalała od 1618 do 1648, no, zrujnowała Niemcy i dopiero śmierć tego wojowniczego króla Szwecji położyła temu kres. Więc w tym czasie tych rokowań
które miały doprowadzić do rozejmu, pojawił się poseł francuski, a w jego sekretarzem był Charles Ogier. Pisze się Ogier, ale czyta się Ogier. Charles Ogier. Wspominam go tutaj dlatego, że zostawił dziennik podróży. Był tutaj ponad pół roku. Opisywał Gdańsk, opisywał przede wszystkim gdańszczan. I to jest cudowny opis zwyczajów gdańszczan, zabytków i w ogóle podziw jego i dla tego miasta, i dla Polski był ogromny. I nie będę tu cytował, ale była tłumaczona, to dwa tomy są na język polski, on to pisał po łacinie. I naprawdę to jest lektura cudowna i warto do niej sięgnąć. Co opisywał? No na przykład, no mamy w Gdańsku taką kamieniczkę najwyższą na ulicy Długiej z 1569 roku. Zresztą ta fasada to jest dzieło Hansa Kramera, wybitnego architekta pochodzącego z Drezna, który tu wtedy był. No pokazuje dzisiejszy stan, to jest po odbudowie. No tam klub jest rosyjski, klub kultury, ale od co najmniej 10 lat znikła gdzieś figura ze szczytu, figura Ceres, ta bogini obfitości, można to uznać za figurę fortuny. I jakoś ani władze konserwatorskie nie próbują tego wymóc, żeby ona wróciła. Jeżeli gospodarze nie mają pieniędzy, to może trzeba im pomóc. To nie są duże koszty, ale jest przykre, że fasada, którą takim trudem, z taką miłością, w bardzo kiepskich czasach, złych czasach umieliśmy odbudować, że ona, jeżeli coś odpadnie, to nie ma siły, żeby to szybko przywrócić. No to naprawdę nie przynosi nam zaszczytu. A dlaczego taki ważny ten dom? No już pomijam, najwyższy, jeden z najpiękniejszych, piękny portal, no można opowiadać godzinami. Ale przede wszystkim jest tam sala, która miała być odbudowana do końca. No Ogier opisuje także na przykład Park Oruński, którym spędzał wspaniałe chwile, śpiewała Konstancja Kerschenstein, taka niezwykle utalentowana gdańszczanka. Rozmowy prowadził z gdańszczanami tutaj. No, opis jest cudowny. Ale wróćmy do tego Lwiego Zamku, bo tak nazwano ten dom, ze względu na to, że tam są w portalu lewki, które kiedyś stały na przedprożu, bo te wszystkie domy miały przepiękne przedproża. Miał salę, no tu pokazuję najpierw ten szczyt z tą figurą według dawnego zdjęcia. Ale proszę zobaczyć, jakaż to cudowna sala, mówi się sień, hol taki. Te gdańskie domy z owych czasów renesansu miały takie wielkie sienie, które były reprezentacyjnym pomieszczeniem. Jest są kasetonowy strop, jest fryz rzeźbiony. Jak Państwo widzą, tu u góry, w górnym rogu jest zachowany rysunek techniczny, dokładny dla odbudowy na podstawie zdjęć. Jest wiele zdjęć przedwojennych i wszystko było przygotowane do tego, żeby tą salę przywrócić, żeby jej przywrócić dawne piękno. Mija już, nie wiem ile, 60, 70 lat, a nie dzieje się nic w tej sprawie. W tej sali, według opisu Ogiera, odbył się bal, na który zaproszono króla. I jest opis, co tańczono, jak się bawiono, jakie zagadki sobie stawiano. Także tutaj działo się coś w tym pięknym pomieszczeniu, czego pamiątką no, był jej wystrój.
Proszę Państwa, no, opisy obyczajów warto zilustrować. Mamy mnóstwo ilustracji z tamtych czasów. Niektóre są dziełem wybitnych artystów. To na przykład ten taniec Śmierć przygrywa, para tańczy u góry. To jest, o ile pamiętam, Antoniego Müllera. Ta lutniska w parku to jest Adolfa Boya. Na dole też z kolei mamy pokładziny. No, po weselu odprowadza się małżonków świeżo zaślubionych do łoża małżeńskiego, oczywiście nie szczędząc różnych żartów, które nie zawsze by się nam wydawały właściwe, ale popatrzmy na te stroje. To były czasy, kiedy w Gdańsku były stroje specyficzne, właśnie właściwe dla Gdańska. Można tu wpływy hiszpańskie na przykład też dostrzec, ale niezależnie od tego były przepisy, ustawa dyktowała na przykład, ile ma być tych pasów na dole spódnicy. Inną cechą charakterystyczną był taki fartuszek z przodu ozdobny, który nie był fartuchem do prac domowych, tylko służył do ozdoby. Piękne to i wszystko to opisuje po swojemu Charles Ogier. No ale Francja dała nam dwie królowe. I tutaj ta pani, ta dama wspaniała po lewej stronie, to jest Maria Ludwika Gonzaga, księżna de Nevers, która została królową Polski w 1645 roku. Ślub odbył się w Paryżu, to jest po prawej stronie taka ilustracja, gdzie można szczegóły zobaczyć. Jednym takim dziwnym szczegółem jest brak małżonka, ślub bez małżonka. Otóż zastąpił go, to się nazywa uroczystość zaślubiny per procura w zastępstwie, Adam Kazanowski, przyjaciel króla i jego dworzanin. Król był chory w Warszawie, był zresztą wdowcem po śmierci pierwszej żony Cecylii Renaty Habsburżanki i prawdopodobnie ten portret z lewej, namalowany przez Justusa van Egmonta, w tym czasie dostarczono królowi, przesłano królowi przed jego decyzją zaślubienia. Prawdopodobnie się nie znali. To jest ciekawe, bo znała się z jego bratem młodszym, Janem Kazimierzem, bo Jan Kazimierz kilka lat przebywał w Paryżu, nawet siedział tam w więzieniu, bo posądzano go o szpiegostwo. Tak czy inaczej, ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale co to ma wspólnego z Gdańskiem? A no proszę bardzo, 11 lutego 1646 roku, ostry mróz był wtedy, królowa wjechała do Gdańska, gdzie miał na nią czekać król, ale dalej był chory. Ciężka podagra, niezwykle bolesna go męczyła i dalej czekał w Warszawie, a uroczystości te weselne miały się odbyć właśnie w Gdańsku. I przez tych kilkanaście dni gdańszczanie robili wszystko, żeby wynagrodzić królowej to, że nie ma małżonka. Nawet sprowadzono z Warszawy ekipę opery królewskiej, która tu w Gdańsku wystawiła operę specjalnie dla królowej napisaną. Ten wjazd, no to jest malowidło gdańskiego malarza Miltwica, które należało do prywatnej osoby,
ale ona w testamencie postanowiła przekazać to do Polski, ale na Wawel, także ona się znajduje na Wawelu. Malarz pokazuje orszak, który przy tej mroźnej pogodzie wjeżdżał tam do bramy wyżynnej przez 8 godzin. Tak długi to był orszak. Oczywiście potem trzeba było się przeciskać przez wyjścia z bramy wyżynnej po bokach katowni i obok wieży więziennej, dalej przez bramę złotą, która już była, i długą ulicą, aż do lokum królowej. Ulokowano ją w bramie zielonej, która była przewidziana jako pałac dla króla. Ale tak się zdarzyło, że tylko ona zdecydowała się tam przez te dni zamieszkać. Natomiast cały ten orszak wędrował dalej, aż na długie ogrody i tam dopiero się rozwiązywał, bo przecież te wszystkie powozy, konie trzeba było gdzieś ulokować, a na długim targu na pewno nie było na to miejsca. Tak Gdańsk witał francuskę królową Polski. Tu mamy jeszcze pokazane bramę triumfalną, trzy takie bramy przy ulicy Długiej postawiono. Jest też portret po prawej wykonany przez gdańskiego artystę Hondiusa, pochodzenia zresztą niderlandzkiego. Jest u góry w środku, to kołowy taki okrągły portrecik, to jest medal, jaki wtedy wybito. Autorem tego medalu był gdański twórca medali Sebastian Dadler. Słynne są medale Dadlera. A jeszcze u dołu jest szkic, jaki tenże Hondius, przygotowując się do tych bram i do portretów, sobie narysował. To się znajduje chyba w Pałacu Wilanowie w tej chwili. Z lewej strony Władysław IV, z prawej strony Ludwika Maria. Ona zresztą we Francji była Mario Ludwiko, a dopiero jako królowa Polski zmieniła kolejność imion. A oto nasz ówczesny, trochę późniejszy, bo wtedy był jeszcze młody, Jan Heweliusz. No warto tu przypomnieć, że nasz najsłynniejszy astronom, najsłynniejszy w Polsce po Koperniku, przez 9 lat dostawał stypendium od króla Francji Ludwika XIV od 1663 roku. A po prawej mamy zegary Heweliusza. Ludwika Maria po śmierci Władysława IV została żoną znanego już sobie Jana Kazimierza. I razem, no była potem, jak wiadomo, druga ta wielka wojna szwedzka. Szwedzi zajęli wszystko z wyjątkiem Gdańska, Lwowa, Zamościa i klasztorów w Częstochowie, bo miasto zostało zajęte. Gdańska oczywiście nie. Ale kiedy odwróciły się losy wojny, król tutaj kilkakrotnie był. Między innymi w 1659 roku w grudniu przyjechał z królową i z jej dworem i odwiedzili Heweliusza. I Heweliusz pokazywał im obserwatorium, lunety, co przez to widać. Królowi podarował ten mniejszy zegar, ten po prawej stronie u góry, pokornie i posłusznie, no bo król wyraził takie życzenie, czy mógłby taki zegar posiadać. A dla nas to jest przypomnienie, że Heweliusz jako pierwszy w Polsce, jeden pierwszy w Europie, budował, to znaczy według jego wskazówek budował to zegarmistrz, zegary wahadłowe. Tam jest pokazane to wahadło, jak wychyla. Ale
była też królowa, jak powiedziałem, i król no, był ciekawy wielu bardzo skomplikowanych wiadomości, szczegółów technicznych. No i co miała robić królowa, zwłaszcza jej dwórki, młode nieraz dziewczyny? Dał im, żeby je jakoś zaangażować, zdać im jakieś zajęcie, dał im zwierciadło wklęsłe do przeglądania się. No można sobie wyobrazić, jakie to było przede wszystkim śmiech, bo zwierciadło przecież zniekształca rysy takie wklęsłe. To się działo w grudniu 1659 roku. Ale z królową wiąże się jeszcze inna rzecz, z inną królową, też francuską. Na dworze Ludwiki Marii była inna francuska, Maria Kazimierza d'Arquien, która później, no kiedy już inni królowie rządzili, wyszła za mąż za Jana Sobieskiego. Ona go zresztą poślubiła jeszcze zanim został królem. Jan Sobieski też wiele razy był w Gdańsku, ale tutaj jest mowa o wjeździe z 1677 roku. U góry po lewej jest taki szkic pokazujący znowu orszak wjazdu króla Jana III. Jest tam kareta, w której miała jechać królowa, ale nie jechała. Dlaczego? Popłynęła Wisłą i potem bez kłopotów ją przetransportowano do domu przy długim targu, bo była w ostatnich tygodniach ciąży i tu w Gdańsku 9 września 1677 roku urodził się królewicz Aleksander Sobieski. Tu na dole widać w tym owalu po lewej taki obraz przedstawiający królową Marysieńkę, jak ją nazywał Jan Sobieski, z dzieciarnią, bo urodziła mu wiele dzieci. Po prawej u dołu jest jego nagrobek w kościele kapucynów w Rzymie, bo tam zmarł dosyć młodo. A u góry widzimy kamieniczki, w których mieszkali w czasie tego pobytu. Zresztą w ogóle był zwyczaj, że królowie woleli mieszkać w tych prywatnych kamienicach, mieli tu lepszy komfort niż w Bramie Zielonej. I gwiazdką u góry jest zaznaczona kamieniczka, w której urodził się królewicz Aleksander Sobieski. Pół Francuz. Marysieńka zresztą często bywała w Gdańsku, raz była sama w 1676 roku, poprzednim roku. I wtedy najpierw też przypłynęła Wisłą i mieszkała przez kilka dni w dworze na Młyniskach. Młyniska tam dzisiaj jest ta elektrociepłownia, a obok niej zachował się dworek. Widać go po prawej stronie w dołu. Zresztą pochodzący, zbudowany już po wojnach napoleońskich, które zniszczyły poprzedni dworek. Na górnym widoku widać ten sam dworek z daleka na XIX-wiecznym sztychu kolorowany. A u dołu po lewej mamy plan takiej posiadłości, w jakiej właśnie bawiła królowa i jest tam taki mały szkic ówczesnego dworu. Zresztą po kilku dniach przeniosła się do Gdańska, a w czasie, kiedy płynęła, ponieważ było wiadomo, mieszkańcy Gdańska wylegli na wały i witali ją okrzykami i muzyką z wielką radością. Drodzy Państwo, w tym czasie Gdańsk był największym i najbogatszym miastem w Polsce. Ta panorama u góry to jest 1680 rok. Też ten sam Andrzej Sztech, jego późne dzieło,
i wyjątkowo w zimie pokazany z tymi potężnymi bastionami, fortyfikacjami. Miasto, które liczyło ponad 70 tysięcy mieszkańców, a jego budżet, mimo zubożenia, był nieraz równy oficjalnemu budżetowi państwa Rzeczpospolitej. Panorama dolna jest mniej więcej z roku 1730. To daje wrażenie o ogromie i bogactwie tego miasta. Ale nie trwało to długo. W 1734 roku schronił się tutaj Stanisław Leszczyński i przez 3 miesiące, kwiecień, maj, czerwiec, oblegały go tutaj wojska rosyjskie z pomocą Sasów, bo to było w interesie Augusta III, który chciał za wszelką cenę, część szlachty go wybrała być jednak królem. Gdańsk dał wówczas przykład wierności Rzeczpospolitej i stąd potem Leszczyński uciekł zresztą w przebraniu chłopskim do Francji, do swojego zięcia, bo król Ludwik XV był jego zięciem, ożenił się z jego córką i tam otrzymał w darze prowincję, księstwo Lotaryngii ze stolicą w Nancy. I pokazuje tu po prawej pomnik tego Stanisława Leszczyńskiego na placu, który się nazywa Placem Stanisława, Plac Stanislas, a na pomniku jest napisane Bienfaiteur. Co to jest Bienfaiteur? Dobroczyńca, dobrodziej. Wspominali go tam i wspominają do dziś bardzo dobrze, bo bardzo dobrze zarządzał tym księstwem. W środku, w ufundowanym przez niego kościele Notre Dame de Bon Secours, czyli Matki Boskiej Dobrej Pomocy, jego nagrobek. No, tak jak przystało na króla Polski, nagrobek okazały, pompatyczny można powiedzieć, piękny. Także ten król też w jakiś sposób łączył Gdańsk z Francją. No ale XVIII wiek, czasy oświecenia, także i w Gdańsku mamy, powstaje Towarzystwo Fizyki Doświadczalnej, zwane po niemiecku Towarzystwem Przyrodniczym. Założycielem był Daniel Gralat. Po lewej stronie jest jego portret przekazany Gdańsku nie tak dawno temu, kilka lat temu, przez ostatniego potomka rodziny, zresztą po kądzieli, który zmarł we Florencji. I ten portret jest w tej chwili tutaj. On prowadził, Gralat, eksperymenty fizyczne, między innymi pierwsze eksperymenty z prototypem kondensatora elektrycznego, tak zwaną butelką tak zwaną lejdejską. Dlaczego tak zwaną? Bo kiedy ogłoszono we Francji, ponieważ prowadzono tuż potem, nieco później, w Lejdzie, na Uniwersytecie doświadczenia, także nad tą butelką, to nazwano ją butelką lejdejską. Gdańszczanie zaprotestowali, wysłali do Paryża, do Akademii Nauk Francuskiej, której przewodniczył opat Nollet, protest. No i Nollet przyznał,
że właściwie ta butelka powinna się nazywać gdańską, dlatego że gralat wyjaśnił procesy, jakie w niej były i zestawił jako pierwszy baterie takich kondensatorów, czym zwiększył napięcie, a nie było jeszcze woltomierzy, więc miarą napięcia były wstrząsy elektryczne człowieka, przez którego je rozładowywano. No i przy połączeniu w baterię szeregową mało kto, jak pisze Gralat, mógł te wstrząsy potężne wytrzymać. To nie wszystko. Zegary. No Gdańsk był wspaniałym, największym w Polsce ośrodkiem produkcji zegarów. Do rozbiorów wyliczono tutaj ponad 90 zegarmistrzów, a ich twory, ich dzieła można spotkać w muzeach świata i właśnie po lewej ten ozdobny taki zegarek produkcji, który wytworzył Paweł Horn po 1650 roku, jest dzisiaj wystawiony w Luwrze. Ale tu też ciekawostka, zegar, byli Francuzi wśród tych naszych zegarmistrzów. Między innymi był François Beller z Potsdamu, który osiedlił się w Gdańsku w 1759 roku i przez 30 lat tutaj działał. I sensację wzbudził jego zegar pokazany tuż przed ostatnią wojną w Krakowie, w Pałacu Pusłowskich. Widzimy go w środku. Mianowicie on miał zablokowany kurant, czyli mechanizm do wygrywania melodii. Udało się tę jakąś zastawkę odsunąć, uruchomiono mechanizm, a pokazuje to po prawej, jak taki mechanizm, nie ten, ale taki wyglądał. Wałki tam są, one się obracają, naciąga je ciężar czy sprężyna i mają ustawione kołki i odpowiednio uruchamiają. Tam miech jest taki i te piszczałki organowe małe, te fletowe u góry wygrywają melodie, tak jak są zaprogramowane. Okazało się, że zaprogramowane na tych wałkach jest Mazurek Dąbrowskiego, a zegar pochodzi sprzed rozbiorów Polski, sprzed czasów napoleońskich, co może dowodzić, jeżeli wałek jest autentyczny, a tak podobno było, że melodia była znana w Gdańsku już wcześniej, że hymn polski pochodzi z Gdańska, z okolic może. Nic dziwnego, że mamy Muzeum Hymnu Narodowego, bo tutaj się urodził Wybicki. Mógł właśnie znać tę melodię. No inny taki półfrancuz, gdańszczanin, to jest Daniel Chodowiecki, 1726 do 1801. On zrobił wielką karierę w Berlinie, został tam dyrektorem szkoły plastycznej, ale jego matka była francuską, nazywała się Marie-Henriette Herré i była oczywiście pochodziła z hugenotów, czyli protestantów, najczęściej to byli kalwini francuskich. Mimo była gdańszczanką, ale pokolenie hugenockie. Tutaj widzimy Chodowieckiego u góry, autoportret. Widzimy w środku u góry portret kaznodziei Bouquet. To ten portret namalowany, narysowany właśnie przez Chodowieckiego, to jest sztych, dałem dlatego, żeby przypomnieć, że już od 1688 roku hugenoci gdańscy mieli swój kościół francuski przy ulicy za murami. Tam równoległa uliczka do Ogarnej
przy murach miejskich. Tam był ich kościół jeszcze przed wojną zachowany, zresztą bardzo prosty, przerobiony z jakiegoś spichlerza. Więc to był taki kaznodzieja hugenacki, którego Chodowiecki sportretował. Interesował się również historią Polski. Mówił, że jest dumny z tego, że jest Polakiem, chociaż osiadł w Berlinie. Pokazuje właśnie na tym sztychu ucieczkę Leszczyńskiego z Gdańska w przebraniu chłopskim. Wsiada tutaj król do łódki, bo na Żuławej do Królewca udało mu się dostać, a stamtąd popłynął do Francji. A na dole jest właśnie mama Chodowieckiego, bo przyjechał tu w 1773 roku po pierwszym rozbiorze. Portretował mnóstwo osób, ale chodziło mu o to, żeby jeszcze zobaczyć mamę, która no, była już dosyć stara i niezbyt zdrowa. I tu mama siedzi mu do portretu, on obrócony tyłem do nas. Ją portretuje, widzimy też wnętrze jego domu, który też naszkicował po prawej stronie. No co jeszcze? W 1807 roku armia napoleońska oblegała Gdańsk, broniony przez Prusaków, bo to było już po rozbiorach, kiedy tutaj panowały Prusy. Oblężenie było trudne i ciężkie. Ale w końcu Gdańsk się poddał. Do Gdańska przyjechał Napoleon, ale o tym później. Dowodził oblężeniem marszałek Lefebvre, François-Joseph Lefebvre. Tutaj pokazuje portret w Wersalu. Dlaczego tak dziwnie? No bo nie było możliwości innego, ten portret był za drzwiami. To nie znaczy, że nie cenią tam Lefebvre'a, jest dużo innych portretów, no ale ten mi się wydawał ciekawy, bo tak on tutaj jakby gdzieś zza światów się nam prezentuje. A po prawej pomnik jego grobowy na cmentarzu Père Lachaise, gdzie go pochowano w 1820 roku. A za zasługi, za zdobycie Gdańska, Napoleon tutaj mianował go księciem Gdańska. I tu u góry na tej tablicy, ona jest sfotografowana tam z boku pomnika, z boku grobowca, jest napisane Duc de Danzig, czyli książę Gdańska. Jest także wspomniana jego żona Katarzyna Rabeszkę, Katarzyna, którą nazywano Madame Saint-Jean, bezwstydną. Nie chodziło o brak wstydu, tylko jej taką no, odwagę w wypowiadaniu krytycznych sądów, nawet o największych ówczesnych dostojnikach. Proszę Państwa, z tego oblężenia mamy sporo pamiątek w ogóle z czasów napoleońskich. Mamy fortece, mamy fortyfikacje budowane, przebudowywane według zasad sztuki fortyfikacyjnej Vauban, czyli francuskiej sztuki, między innymi tu na Górze Gradowej, czyli Grodzisku. A ta góra ma od strony ulicy Dąbrowskiego, jest bardzo strome zejście, bardzo głęboka, sucha obecnie fosa. I po lewej u góry widzimy taki fragment z oblężenia w 1807 roku, już z ostatnich dni, kiedy robiono podkopy, żeby zdobyć, żeby się wkopać w to grodzisko, żeby je zdobyć. A z kolei Prusacy bronili się między innymi zawieszając u góry nad tym stokiem belki. I kiedy Francuzi atakowali, to miano przecinać sznury, żeby te belki potężne
no, waliły się na ten spadek i oczywiście przewracały i zabijały atakujących. No i któregoś dnia w nocy jeden z Francuzów wydrapał się tam po cichu i sam przeciął sznury. One spadły do suchej fosy. To taki jeden tylko szczegół z oblężenia, pokazujący zapał, zaciekłość i wolę walki z obu stron. Na prawo u góry jest tak zwana reduta. No, znawcy mówią nie reduta, tylko redita, ale redita jest formą reduty albo odwrotnie, więc nie ma to znaczenia. Zwana napoleońską, zupełnie słusznie, natomiast sam Napoleon na tym górze gradowej czy grodzisku nigdy nie był, wbrew legendom. Nie miał na to czasu, był zawsze krótko. Proszę Państwa, jeszcze mamy inne pamiątki. Na dole nie ma niestety, został tylko fragment muru i no, w bardzo złym stanie fragment parku. To jest przy długich ogrodach, tam był pałac mniszcha z około tam 1750 roku. W tym pałacu właśnie Napoleon nocował w 1812 roku, a tak na co dzień w czasach, kiedy Gdańsk należał do Francji, czyli od 1807 do 1814-15 roku, na co dzień rezydował tu generał Rapp, Jean Rapp, Alzatczyk, może Johan, wszystko jedno. Bardzo zresztą dzielny człowiek, który no, wypełniał rozkazy Napoleona. One zawsze, nie zawsze bywały lekkie. Na przykład na dole mamy, no, Napoleon schlebiał Gdańskowi, mówił, Gdańsk to jest klucz do wszystkiego. Ale obłożył miasto ogromną kontrybucją, a zostawił na pamiątkę swój portret. Jeszcze przed wojną był w ratuszu z napisem Meminisse, abyście pamiętali. Z kolei na lewo u góry jest pałac w Pieckach, który był kwaterą dowodzącego oblężeniem Gdańska przez wojska napoleońskie, Lefebvre'a. I tutaj często przybywali dowódcy odcinków, między innymi dowódca polskich legionów tutaj walczących, generał Ignacy Giełgut. Smutne jest, że nie możemy się doczekać, żeby ulica jemu poświęcona, Ignacemu Giełgudowi, bo takie były zamysły, a tylko przez pomyłki, przez jakąś ignorancję ówczesnego wykonawcy zamieniono to na Antoniego Giełguda, na jego zresztą dalekiego kuzyna, który nie brał udziału, bo był na to za młody, bo nie miał w ogóle nic wspólnego z Gdańskiem i nie możemy się doczekać, żeby przywrócić właściwe imię. No apeluję o to, apeluję gorąco, bo naprawdę nie wypada, żebyśmy nie oddali czci Ignacemu, a Antoni naprawdę nie miał nic wspólnego z Gdańskiem i nie miał tych walorów i nie ma w Polsce miasta, które by miało ulicę Antoniego Giełguda. Proszę Państwa, jeszcze spójrzmy na inne pamiątki. No, 1813 rok, pożar straszliwy spichlerzy na wyspie. Ale z tych czasów trochę wcześniej Francuzi przygotowywali się i znowu powstały nowe elementy fortyfikacji. Mamy tak zwane lunety, czyli wysunięte poza linię główną obrony, samodzielne takie jakieś niby bastiony niewielkie. Tu jest akurat luneta Caffarellego C na tym zdjęciu po prawej i luneta mała del Zoo przez D oznaczona. Po lewej u dołu pokazuje stan tej lunety Caffarellego, wejście do kazamaty, ale jest jeszcze dużo innych pamiątek, o które warto dbać, bo są niezwykłe. I zakończę
Francuzi ginęli tutaj za Polskę i za Napoleona. Rozmaite były zresztą ich pobudki. Ale również ginęli jeńcy francuscy. 1870 rok, wojna francusko-niemiecka i czas I wojny światowej, II wojna światowa. I mamy wojskowy cmentarz francuski założony w 1967 roku. Zresztą jak to zwykle wtedy bywało, chodziło o przywitanie generała de Gaulle'a, który odwiedził ten jeszcze komunistyczny Gdańsk. No ale potem to uzupełniono, uporządkowano teren, ostateczny kształt w 2002 roku. Tu 1500 Francuzów, żołnierzy francuskich tutaj leży. To jest na zboczu góry, Suchanińskiej Góry Cygańskiej. Piękne miejsce, też godne do odwiedzenia, takie na jakieś ukoronowanie tych wielu wieków relacji polsko-francuskich. Oczywiście dzisiaj jesteśmy w tej samej Unii Europejskiej i mamy kontaktów o wiele więcej i można je jeszcze rozwijać, ale to jest już temat osobny. Dziękuję bardzo.